Słuchajcie, jest to prawdopodobnie jedyna i ostatnia taka frajda, okazja, że można wejść na wieżę ciśnień, typowo po niemiecką, która zachowała się w takim stanie, jak widzicie. Jest drabinka, u góry są jeszcze urządzenia, jest korona i przede wszystkim stalowa czapa, w której znajdowała się zawsze woda. Teraz możecie zobaczyć, jak jedziecie pociągiem, jak przejeżdżacie gdzieś obok jakiejś stacji kolejowej, czy gdziekolwiek, znajduje się coś takiego. Podaj mi aparat, troszeczkę wyżej. Zobaczcie, na górę z aparatem raczej nie będę wchodził, bo tu jest szczebli tyle co na wieżę mariacką, ale ten zbiornik, który u góry się znajduje, tam znajdowała się woda. Tam wtłaczano wodę do środka i później parowozy, które podjeżdżały tą drugą rurą, woda spływała sobie w dół i grawitacyjnie napędzała pompy, które zaopatrywały tak zwane, po niemiecku jak to było, mniejsza o to, takie wielkie krany do napełniania parowozu. Tak to zobaczcie, tak wygląda wnętrze wieży ciśnień, takiej dokładnie jak mijacie przy stacjach kolejowych. No po prostu to jest coś niesamowitego, że możemy sobie tu wejść i to zobaczyć. Z tej wieży ciśnień, tu jak widzicie, w podłodze było przejście i pod dworcem kolejowym można było przejść do drugiej, bliźniaczej wieży. Także słuchajcie, śmietnik, bo śmietnik, ale frajda niesamowita.